Współpraca z Urzędem Marszałkowskim oczywiście układa się rozwija się od wielu lat, ale myślę, że dzisiaj ona ma szczególny i bardzo szlachetny wymiar. Umowa dotyczy inwestycji, finansowania naszej infrastruktury, która pozwoli dopasować ją do potrzeb osób niepełnosprawnych. Także jeszcze raz dziękuję bardzo panu marszałkowi za tę wolę, chęć podpisania współpracy i pomoc w finansowaniu naszej infrastruktury, która pomoże naszym studentom czuć się bezpiecznie i mieć dostęp do, i nasi studenci będą mieć dostęp do wielu zasobów. Warto, proszę państwa, wspomnieć, że rocznie na naszej uczelni studiuje około 140 studentów i doktorantów z różnymi niepełnosprawnościami. Tym bardziej taka inwestycja jest nam bardzo potrzebna. Dostrzegamy te potrzeby osób z niepełnosprawnościami, ale oczywiście to jest mały, wielki krok, ale nasze życie składa się z małych kroków i to jest bardzo ważne, żeby to środowisko czuło się dobrze, żeby te bariery z naszego życia publicznego, społecznego, akademickiego usuwać, eliminować. To zawsze są koszty. Ja się cieszę, że udało nam się znaleźć w budżecie województwa te 2 miliony na tą dotację celową.